Wysokie Mazowieckie w barwach klubowych, biało-niebieskie. Oto skład drużyny gości, lub Wysokie Mazowieckie, bramce z numerem 1 Kamil Dobrenko, z numerem 6 Piotr Paszczewski, z numerem 13 Marcin Borowik, z numerem 7 Przemysław Jastrzębski, z numerem 10 Michał Grochowski, z numerem 17 Grzegorz Jóźwiak. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, zawodnik, który na początku tego wieku, to był bodajże sezon 2001-2002, grał w lubaskiej drużynie. Z numerem 4 Michał Wrzeszniewski, z numerem 9 Kamil Zalewski, z numerem 14 Adrian Meczek, z numerem 8 Tomasz Rogowski, z numerem 15 Maciej Zieniewicz. I zawodnicy rezerwowi, z numerem 12 Rafał Roszkowski, z numerem 5 Damian Decewicz, z numerem 2 Dawid Ostaszewski, z numerem 16 Michał Poduch, z numerem 3 Arkadiusz Sawicki, z numerem 11 Paweł Sultanow. Numerem 4 Paweł Kolcz, z numerem 6 Zbigniew Maklewski, z numerem 5 Borys Wasiutyn, z numerem 17 Paweł Domkiewicz, z numerem 10 Piotr Dykniewski, z numerem 13 Adrian Zasuwa, z numerem 11 Marcin Ogrodowczyk i z numerem 9 Arkadiusz Kolcz. I zawodnicy rezerwowi naszej drużyny, numerem 1 Adrian Kaszczycki, z numerem 20 Miłosz Olejniczak, z numerem 14 Łukasz Goździejewski, z numerem 8 Patryk Wodzicki, z numerem 16 Adrian Lindner i z numerem 15 Łukasz Wietecha. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Krzysztof Malinowski, kierownikiem drużyny Kazimierz Jaskowski, drugim trenerem Marek Świeżarski, a obsługę medyczną zapewnia Krzysztof Łodrzewski. Jest to trzecia minuta spotkania. 1-0 dla drużyny Motoru, a strzelcem bramki zawodnik z numerem 33 Paweł Tomkiewicz. A przed nami druga połowa spotkania. Przypomnę, drużyna gospodarzy MKS Motor Lubawa podejmuje drużyny MKS Ruch Wysoko Mazowieckie. Po pierwszych 45 minutach prowadzi drużyna gospodarzy 1-0, a strzelce bramki w 33 minucie był Paweł Tomkiewicz. Thank you.
Kompletnie. Gospodarzy Piotr Wypniewski z numerem 10. A w międzyczasie trener drużyny gości dokonał zmiany. Miejsce zawodnika z numerem 8 to jest Tomasza Rogowskiego, przed zawodnik z numerem 16 Michał Poduch. Zawodnik drużyny gości Grzegorz Jóźwiak z numerem 17. W 68 minucie spotkania żółtą kartką ukarany zawodnik drużyny gospodarzy. I to jest numer 9 Arkadiusz Konicz. Dla drużyny gości zdobył zawodnik z numerem 14 Adrian Mleczek. 1-1. Krzysztof Majnowski dokonuje zmiany w miejsce Adriana Zasuwy z numerem 13, któremu dziękuję za grę. Wszedł Patryk Wodzicki z numerem 8. Thank you.
80. minuta spotkania. Bramkiem na 2-1 dla drużyny gospodarzy zdobywa Arkadiusz Konic z numerem 9. Miejsce strzelca bramki Arkadiusza Konica z numerem 9, któremu dziękujemy za grę i za bramkę. Set Łukasz Wytecha z numerem 15. Zabrał się miejsce spotkania. Trener drużyny gospodarzy dokona zmiany. Miejsce Pawła Łydniewskiego z numerem 10, któremu dziękujemy za grę. Wszedł Łukasz Koźmiński z numerem 14. Natomiast trener drużyny gości również dokonał zmiany. Z numerem 14 Adriana Leczeka. Zawodnik numer 3 Arkadiusz Kamicki. Pod bramką ukarany zawodnik drużyny gospodarzy, konkretnie bramkarz drużyny Daniel Szuszczyny z numer 22. Gospodarzy Zbigniew Markleski z numerem 6. Thank you.
ostatnie sekundy spotkania. Bramkę wyrównującą na 2-2 dla drużyny gości zdobył zawodnik z numerem 17 Grzegorz Luźga. I tym sposobem drużyna Motoru po raz kolejny remisuje spotkanie.